Dobrze widzowie, tak jak mówię, wielki dzień dzisiaj, koniec stopowania lochów na Wojowniku, nareszcie doczekaliśmy się, kolejna postać do kolekcji, po Magusiu i Zabójcy, która kończy te lożki stopować i klika dzisiaj, klika, wbija 500 level, a nawet 507 albo 8, bo tak mi to wyszło z obliczeń mniej więcej, jak sobie sprawdzałem na SF Toolsie. No i zobaczymy oczywiście, jak to wyjdzie. Na samym początku jeszcze kilka ogłoszeń, mianowicie dlatego, że to idzie na YouTube'a, to wam chcę pokazać parę rzeczy. Po pierwsze kwestia giveaway'a, bo na razie ją rozstrzygnąłem tylko na Discordzie, no i na streamie, a jak ktoś ogląda tylko na YouTubie, no to to na YouTubie jeszcze tej informacji nie było, tylko moment. Proszę bardzo, giveaway oczywiście rozstrzygnięty w zeszły piątek na streamku. Jeżeli chodzi o osoby, które wysyłały mi screeny z użyciem mojego kodu twórcy na stronie home.syfygame.net, no to mamy tutaj zwycięzcę Juzia, który wygrał 200 zł PSC. No i jeżeli chodzi o komentarze pod filmem giveawayowym, to wygrał ziomeczek. On akurat sobie zażyczył pakiecik specjalny chyba zawodowca za 100, no i grzybki za 100 zł, więc również te 200 zł otrzymał, że tak powiem. Już można do mnie podsyłać screeny kolejne, kolejny giveaway w lutym, pewnie jakoś w połowie jak zawsze. No i oczywiście zachęcam, jak będziecie kupować jakieś pakiety specjalne, grzybki, klepsydry i tak dalej, do używania kodu neutral na stronie home.syfygame.net. Wszystko macie na banerku nad czatem. No bo mówię, można wziąć udział w giveawayu, można wygrać, zawsze to coś tam się zwróci, a tak to generalnie mnie wspieracie. Także to pierwsza sprawa, giveaway został oczywiście już rozstrzygnięty. Teraz kolejna sprawa, kwestie informacyjne co do Wojownika. Wojownik stopował lochy dokładnie od poziomu 373, więc będzie to 100 leveli. 100 leveli, jeżeli chodzi o stopowanie. Zapytacie dlaczego 100? No już wam tutaj pokazuję. Oczywiście na początku robimy arenkę, dlatego że arenka daje nam expa, a im większy level, tym tego expa mniej. Także arenkę sobie musimy na tym Wojowniku zrobić na samym początku. No wiadomo, żeby tutaj mieć to z głowy, powiedzmy, i żeby tego expa dostać więcej. Dobra, może ja nie będę wybierał, tylko lecę na pałę po prostu, żeby jak najszybciej to zrobić. Dobra, mamy 10 na 10, git. Przygodomat odbieram później, bo dostanę z niego więcej golda. Teraz już na Wojowniku z trybu na expa przechodzimy na tryb na golda i chcemy wyciskać jak najwięcej golda. Expik już nas aż tak nie obchodzi. Dobrze, odbieramy level. I cyk, mamy 473, czyli tak jak wam powiedziałem, mamy tutaj no 100 leveli. Równe 100 leveli było stopowane, równe 100 leveli, nie klikałem żadnych lochów ani nic takiego. Start, czyli początek generalnie, muzyka dopasowana, taka poważna. Początek stopowania lochów miał miejsce na tym Wojowniku 15 września 2022 roku, co daje nam 493 dni stopowania, po prostu. Czyli jakieś no plus minus półtorej roku. I tutaj jeszcze dla ciekawskich mam taką graficzkę, można powiedzieć, informacyjną, którą muszę znaleźć, poczekajcie. Gdzieś ją wam tutaj przygotowałem. Mamy 493 dni stopowania lochów na Wojowniku, co daje nam 16 miesięcy i 6 dni, co daje nam 70 tygodni i 3 dni, co daje nam 11 833 godziny, co daje nam 709 980 minut. Nieźle, nie? Przygotowałem się generalnie na dzisiaj. Także tutaj dla osób, które lubią liczby, mamy takie statystyki. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o to. Teraz tak, jeżeli chodzi o kolejność, z racji tego, że ostatnio był rework Tornada i z tego Tornada leci naprawdę dużo itemów, leci dużo jakichś tam epików, to Tornado sobie dzisiaj będziemy klikać na końcu. Generalnie planuję zacząć od mroku, czyli strefa mroku, potem światło i na końcu Tornado. Czy to jest dobre? Ile sekund? A to już sobie sami musicie policzyć. Czy to jest dobre, czy nie jest dobre? Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, spróbujemy, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, na razie w ogóle nie używam SF Toolsa, na wszystkie lochy, które mam otwarte mam po 100%, więc SF Tools nam się tutaj nie przyda. Czy ja chcę spróbować powymieniać te itemki, bo tu mam jeszcze parę legendarnych, te rękawice możemy jak najbardziej powymieniać. To sobie może od razu wrzucimy do kibelka, żeby już dzisiaj mieć z głowy, odzyskamy sobie klejnot. Chemik nam się nie przyda, to nam się nie przyda. Dobra, w sumie to mi się nie chce tego robić. A, jeszcze tutaj coś, ale nie, też plus 3. Nie chce mi się tego za bardzo robić, więc lecimy. Teraz tak, czary.
Musimy wszystko zaczarować, za pamięci. Chcemy to zrobić z głową, tak? Ja mam tendencję do tego, że jak robię coś na odcinku, na streamie, to zazwyczaj robię jakieś głupoty. Itemki sobie poulepszamy razy dwa na pachołkach, żeby to miało ręce i nogi. Natomiast swoich itemów na razie nie ulepszam. Dlaczego? Bo może nam polecą jeszcze jakieś lepsze, może jeszcze coś powymieniamy i tak dalej. Na razie będziemy klikać tak jak lecimy, tak jak jest. A potem sobie oczywiście poulepszamy, dlatego że surek na ulepszenie u kowala również mam bardzo, bardzo dużo. I zaraz wam pokażę ile dokładnie. Tylko chcę tutaj sobie to poulepszać na spokojnie. Sianko Letox, witam cię serdecznie. Sianko specjalista, dziękuję ci pięknie. Mam nadzieję, że będzie jak najwyższy. No mówię, według SF Toolsa jakiś tam 507-508, ale zazwyczaj wbijamy więcej niż nam SF Tools pokazuje, bo w międzyczasie wymieniamy itemki, jeszcze jakieś staty dojdą i tak dalej. Może jakiś 510, jakbym wbił dzisiaj 510, to by było super. Ale no jesteśmy wojownikiem, też musimy o tym pamiętać. Nie jest to takie proste. Dobra, to co? Zaczynamy. Strefa mroku, proszę bardzo. Mamy tu jeszcze... Nie, kalendarz już odebrany, Szymuś. Kalendarzem okrągłe levele to wiesz kto wbija. Same pełordy. Więc nie robimy tego. Nie robimy tego, nie ma co. Sianko Faren. Strefa mroku, lecimy. Po prostu lecimy. Nie oglądam tych walk, bo mija się to z celem. Jak mam być szczery. Jakieś tam późniejsze, jak już będziemy się męczyć z jakimiś lochami, to wtedy możemy pooglądać. Na razie nie ma to sensu. Dobra, cyk. Lecimy oczywiście od góry do dołu. Jakieś tam jeszcze, o, już nie mamy miejsca. No właśnie, to jest to. To jest najgorsze, że z tym miejscem będzie duży, duży problem. I tu są itemy, które są bardzo słabe, bo to są na niski. Chodź. No dobra, może nie takie słabe, jakby się wydawało jednak. Może co niektóre są całkiem niezłe. Wymienimy to jak najbardziej. No to chyba Kunegunda tu miał jakiś stary itemek. W takim razie, dobra, to możemy rozmontować to na wszystkie staty, bo to nas bardzo nie interesuje. To też nas nie interesuje. I tu mamy jeszcze jakąś brońkę dla Magusia, tylko rozrzut tragiczny. Ale zobaczmy, plus 81, kurde, niezła jest ta broń. Szczerze mówiąc, niezła jest ta broń. Tu na zrękę coś, minus 161. Tu mamy na siłkę, ale tu mamy wszystko powymieniane. Dobra, wyrzucam to, bo no mówię, i tak rozmontowań nie mamy. Mamy event wiedźmy oczywiście, żeby te itemki sprzedawać, dużo golda dostawać. Ale eventu kowala nie ma, więc jest jak jest. Lecimy dalej. No nie, no nie takie słabe. Myślałem szczerze, że to, ale to na jakiś... Ej, ale poczekajcie, ze strefy mroku to czasem nie leci tak, że to leci na level nasz, a nie przeciwnika? To w świetle tylko się takie dostaje słabe, bo na mniejszy poziom. No właśnie. No to źle, że ja zaczynam od mroku. To ja powinienem zacząć od światła i chyba potem tornado. No. Dobra, to ja mrok zostałem w takim razie na koniec. No, całe szczęście, że zweryfikowało dość szybko. Pyk, dobra. I te itemki możemy sobie z czystym sumieniem sprzedawać. Mamy osiągnięcie, tutaj tak, to mamy coś dla zwiada jeszcze. Plus 7, sporo pancerza na plus. Czy musimy zamieniać runkę? Nie musimy runki zamieniać, dobra. Z racji tego, że ten pancerzyk nam podrósł, to dlaczego by nie? To sobie od razu zrobimy cyk. A, i nie zaczarowałem broni, no właśnie. To jestem cały ja, dobra. Tutaj gicior i lecimy. To możemy wszystko ładnie sprzedawać. To nas za bardzo nie interesuje. Tak, tak, no sprzedaję, sprzedaję. No ze światła zresztą, no widzicie, to jest na 300 level, to są bardzo słabe. Dobra, mamy już 475. To dobijamy. Tu dobijamy. Sianko Galaxer, jakie procenty na magu? Duże. Dziękuję za to pytanie. Ile grzybów na klikanie przewidujesz, że pójdzie? Wiesz co? Na wbicie w większości leveli nigdy mi nie szło więcej niż 2000. Dopiero jak zacząłem te lochy po 0,30%, 0,50 dociskać. Kurde, czy ja tam przegrałem? Ja pierdolę, nie mogę. No, to cały wojownik w lochach. To niezłe, kurwa. Niezła strefa światła. Stopowanie tego lochu anime się chyba średnio opyla. Wiesz co, nie wiem. Powiem ci, że
Przez to, że stopowanie trwa tak długo, to tu się tyle rzeczy zmienia, tyle jest taktyk, takich, srakich, owakich, że ja po prostu jak już idę według jakiejś taktyki, to potem nie chcę tego zmieniać. Tak samo jak teraz się nie opłaca odbicia w broku zostawiać, to ja to i tak zostawiłem, nie? W sensie na tym koncie. Bo po prostu no... Tak się kiedyś robiło. Dobra, mamy 479 i cyk. I teraz mamy loszek na 480 świetle. To dajemy do kotła. No i co? Czemu się nie opłaca? Bo już się nie skaluje z twoim levelem. Teraz odbicie w mroku jest jakby zatrzymane na 350 levelu. Co to za czar, którego na postaci nie czarujesz? Buty. Bo ja i tak misję robię... No, klepsydrami, nie? Więc ten czar na buty mi nic nie daje tak naprawdę. Dobra, czyli co? No to chyba teraz to tornadko w takim razie. Chyba teraz tornado, czyli robimy po staremu. Nic się nie zmienia. Lecimy z tornadem i potem sobie strefę mroku zostawimy na koniec. Tylko pytanie, czy z tornada epiki... Jezu, to tak będzie zacinać, a my tu mamy ponad 500 tornad zostawionych. Pytanie, czy z epiki z tornada... Skalują się na level przeciwnika. Czy będzie szocik na YouTubie? Będzie, będzie, no. Skalują się na level przeciwnika, czyli... Nie, czy ja na złe patrzę. Ale tak, no, czy to się skaluje na level przeciwnika. Dobra, to kolejne tornado, no. Kolejne tornado robimy w takim razie. Tak, tak, no. Tylko no, widzicie, nie da się tego spamować. Jest zabezpieczenie przed klikaniem Entera. Także troszkę nam z tym zejdzie. Powoli to klikaj, nie ma powoli, Krzychu. Nie ma powoli. Zobacz, ile już leveli wbiliśmy. Już wbiliśmy 6 leveli. Czemu to zacina? No to jest takie za... A, ja nie mam miejsca w plecaku, dobra. Czemu nie mówisz? Jaki jest najwyższy level na serwerze, też ktoś pytał, widziałem. To jest bardzo dobre pytanie. Najwyższy level w tym momencie na serwerze jest chyba 510 i to jest Berek. My musimy pamiętać, że gramy wojownikiem, więc my na pewno tyle... No pokaż się, proszę. O, a 511, o kurwa, nawet 512 prawie. Musimy pamiętać, że gramy wojownikiem, więc na pewno nie zrobimy aż tyle lochów co Berek. Tym bardziej co jakiś łowca demonów i tak dalej. Tu by się ich trzeba zapytać o lochy, jakie oni mają i jak to u nich wygląda, żeby się porównać, ale no... No i tak na pewno, ile oni mogą mieć? Z 2 levele w lochach przewagi? Myślę, że to jest max. Dobra, lecimy dalej. No kochanie, ale co wolniej? To jest męczące, ja chcę szybko dobijać. Zobacz, czy ktoś pisze GZ w gildii? To jak wbije 480, to zobaczy. Dam im coś napisać. Myszką klikaj, myszką tak samo to działa. No zresztą nie, no. Nie ma znaczenia. No, myszką też. Dobra, no powoli. Jakoś się doturlamy do tego tysięcznego tornada. W ogóle wojownik to jest pierwsze konto, na którym tak dużo tornada zostawiłem, bo zostawiłem ponad 500 tornad. To oznacza, że w samym tornadzie mamy tutaj 10 leveli zostawionych. Także no mówię, jest to bardzo, bardzo dużo. Goldzika, zobaczcie, też nam bardzo dużo leci. W ogóle zapomniałem spojrzeć, ile miałem golda na początku. Ale to można na wodzie zobaczyć. Ile miałem golda na początku, żeby zobaczyć, ile mi itemki z tornada same dały, nie? Subik, dziękuję ci pięknie, Buła Kappa, za trzeci miesiąc. Trzeci miesiąc Subika. A nawet dwa z rzędu miesiące, proszę bardzo. 200 milionów miałem, okej. Dziękuję ci pięknie, Buła Kappa, za trzeci miesiąc, bardzo mi miło. Nie mogę kliknąć. No nie, no zmieniłaś mi czułość. No, za dużo myśli. A ja specjalnie jak dziękuję, to nie klikam, bo ja to wycinam z woda. A przepraszam. No nic się nie dzieje, spokojnie. Lecimy dalej. Daj Karolinie poklikać, chcesz sobie poklikać? Nie chcę. Znaczy chwilkę klikała, jak dziękowałem za suba. To darmówkami to wszystko leci? No na początku tak, na początku darmówkami, no bo mamy bardzo, bardzo silną postać, jakby nie patrzeć, nie? Brak miejsca. A, dobra. Jakie tu są brońki? No brońki są na ich level. W sensie, no generalnie itemy są na ich level. Także nie ma co. Wiecie co? Ja się tak zastanawiam. Żeby więcej miejsca zrobić, to ja chyba te itemy z legendarnego lochu też posprzedaję. Bo i tak jak ja wbiję tyle leveli, to one już będą stare, nie? Tą brońkę też możemy sprzedać.
I tu sobie zostawiamy jakieś itemki do kibelka stare. Dobra, lecimy dalej. A, wbiliśmy w ogóle 480 w międzyczasie. Ja bym sobie tutaj poszukał kluczyka, dokładnie. Cyk, pyk. I od razu zrobił ten loszek na 480. My już mamy z tym lochem problemy, czaicie to? W sensie problemy, przegrywamy. To niezły wojownik. Dobra, 482. Cyk. I zamknięte, strefa światła cała skończona, pięknie. Ale jest dużo leci golda z tego tornada. Jeżeli ja miałem jakoś 250 milionów plus minus, to już nam poleciał 1 250 000 000 golda. A zobaczcie, ile tornada zrobiliśmy, dopiero niecałe 100. Bardzo dużo podstaw nam wpadnie z tego. Ledwo, ledwo to światło zamknięte, a daj spokój. Woj w lochach idzie jak dzik po szyszkach. Proszę szanować najlepszą klasę w grze, jaką jest wojownik. No obecnie to co nie powiedziałbym, że jest najlepsza, no ale niech będzie. Od kiedy ty na łyso? Od wtorku. Od wtorku. Ale zobaczcie, jak już włoski ładnie odrastają. Jutro jeszcze czapeczka przychodzi, pięknie. Czemu Milik tak lubi tego woja? Nie wiem, może po prostu najbardziej mu się podoba ta klasa postaci, nie? W sensie, no gra wojownikiem Milik. To pierwsza sprawa. No i pewnie też, no kurczę, klasa postaci w Shakesie to są preferencje, nie? Jednemu się podoba taka, drugiemu taka. Po to jest tyle klas postaci, żeby każdy sobie grał tą, którą lubi. Aczkolwiek, no patrząc obiektywnie, wojownik obecnie posysa pałkę, nie? Posysa pałkę i to dość mocno. Co sądzisz o Bardzie? Bard moim zdaniem jest teraz bardzo nudny i przeciętny. W sensie, jest ok jako klasa postaci, ale niczym się nie wyróżnia. Pasywkę też nie ma, nie ma jakiejś super pasywki imo. A, nie ma miejsca. Także no, Bardzik moim zdaniem taki sobie. Jest ok jako klasa, nie? W sensie ma dobre dość PvP, dość dobre malochy, ale no mówię, stricte jako fan to play moim zdaniem słabo. Paluszki chyba wyćwiczone, bo tak szybko klikasz? Tosik tam się ćwiczy, nie? Myślę, czy by na jakimś serwerku nie zacząć nim, ale kim? A, że paladynem? No ja paladyna lubię, lubię. Paladyn jest tak samo, jeżeli chodzi o lochy, jak wojownik słabiutki. Ale paladyn mi się podoba wizualnie. I tak, no jako klasa sprawia mi mimo wszystko fan, nie? A na EU10 Berserk czy Demon Hunter? Co lepsze dla Eko? Demon Hunter, Demon Hunter. DH jest ogólnie obecnie najlepszą klasą postaci w grze, nie? Także DH to i może grać grzybiarz, i może grać Eko, i może grać nawet free to play i będzie gicior. Dobra, ile już tych tornad? Jezu, jeszcze 300... O, powiedzmy 350, bo mi się nie chce liczyć. Myślisz, że funkcja jednorazowej zmiany profesji i resetu statystyk za na przykład 10 koła grzybów miałaby sens? Nie. Była taka propozycja, generalnie była taka propozycja jakiś czas temu i gracze bardzo ją pocisnęli, nie? Bardzo, bardzo, bardzo negatywnie się o niej wypowiadali. Nie dziwię się, nie dziwię się szczerze mówiąc, bo byłoby to bez sensu. Każdy by w obecnej mecie wybierał łowcę demonów, raszował nim level jak najszybciej, wbił jak najszybciej jakiś tam 500, 550 i zmieniał klasę na przykład na jakiegoś paladyna albo coś takiego, no powiedzmy mocniejszego w lejcie. No i tak by wyglądała meta, nie? No, dokładnie tak jak Yamo napisał. Także no moim zdaniem bez sensu i wielu graczy Shakesa również bez sensu pomysł. Shakur, paladyn ma taki sam współczynnik życia jak wojownik, czyli razy 5. I masz rację, jest on najwyższy w gierce. Jest to najwyższy mnożnik. Śniło mi się, że wprowadzili możliwość zmiany profesji. Cześć HLA, dziękuję ci pięknie. A co jest najmocniejsze w takim endgame'ie 500+? Szczerze, w takim mocnym lejcie
Maguś się wydaje dość mocny. I właśnie jakiś paladyn. Paladyn też się wydaje mocny przez to, że jest taki stabilny. Dlatego, że ma dużo życia. No generalnie jest okej, nie? Generalnie jest bardzo okej. Jest taki po prostu konsystent, jak ja to zawsze mówię. Jest no, mniej podatny na RNG i tak dalej. A na przykład jakby komuś się nie spodobała i na przykład do 50 poziomu byłaby możliwość. Nie ma miejsca w plecaku. Do 50 poziomu zmiana klasy, powiedzmy, że jeszcze miałaby jakikolwiek sens, ale no 50 poziom obecnie to się wbija w 2-3 dni, nie? Nawet jako free to play, jak startujesz na nowym serwerze, to 50 level wbijasz ile? 3-4 dni, myślę, jak sumiennie klikasz lochy co godzinkę i tak dalej. Także no, wydaje mi się, że w tak krótkim czasie jeszcze nikt by nie ogarnął, że mu się dana klasa nie podoba albo coś. Dobra, mamy 4-8-5, lecimy dalej. Ja to odkopałem jakieś konto z WoWem i dziwi mnie, że jest tyle nowych klas w top 100. Dziwne. Pewnie dlatego, że dużo osób chce sobie zacząć na starym serwerze nową klasą, a z racji tego, że serwer jest wymarły, jest stary, no to bardzo łatwo im się wbić do topki, jak trochę przygrzybią, nie? Ja w 4 dni wbiłem 50 level, wydając 20 zł. No właśnie. Kurde, trochę nam przyspieszyło to tornadko. Zobaczcie, nawet możemy dwóch przeciwników naraz kliknąć. Ej, ale w ogóle taka jest zależność teraz, że klikamy dwóch i dopiero się blokuje. Chyba ciekawie to działa. A wojownik? A, nie ma miejsca. Wojownik? No wojownik też jest taki podobny do paladyna, ale z racji tego, że paladyn ma tego firebola, ten fireball działa, powiedzmy, konkretnie, zawsze tak samo. No wojownik jednak ma tą tarczę, nie? Wojownik ma 25% szans na blok, więc przez to, że no, w jednej walce może zablokować wiele razy, a w drugiej może wcale nie blokować, nie? Także no jednak wojownik jest bardziej podatny na RNG niż taki paladyn. Co 100 tornad, jeden więcej przeciwnik do kliknięcia? Mówisz, że tak to działa? To ciekawe w takim razie. W tym tempie to do 19 będziesz klikał? Spokojnie. Nigdzie nam się nie śpieszy. Czy napisał ktoś coś na czacie gildii? A bez kitu miałem sprawdzić. Ho! Lider! I to jest lider! Let's go neutral! Widzicie, jak wspiera? Ostatnio miałem spierdoli z tej gildii. Ale chyba zostanę jednak. Ani gidny nic nie pisze? No widzicie. Czemu miała być spierdolka? No bo ta gildia się coś sypie, powiem ci szczerze. Ta gildia przez, nie wiem, pierwszy rok albo półtorej roku serwera była top 1. Ale ostatnio tu dużo osób pokończyło. Aktywność też pozostawia wiele do życzenia. Ludzie tutaj w gildii tak jakby trochę wyłożyli lachę. Więc... A druga sprawa jest taka, że top 1 gildia to jest gildia polska i powiem wam tak. No napisali do mnie o zmianę gildii tak minimum 20 razy już. Nie mówię, że tylko lider, chociaż sam lider 10 razy, ale też ludzie z gildii po prostu pisali, żebym do nich wbijał, nie? A, nie ma miejsca. Nieśmiertelkę mogę kupić w sumie, skoro już się wylosowała. Jezu, zobaczcie ile golda. 3 miliardy ponad. Nie no, Tornado teraz jest OP. Tornado teraz jest OP. Po tym reworku. Aż w sumie nie pamiętam, kiedy ludzie zaczynali tu klikać lochy, ale co niektórzy kliknęli jeszcze przed tą zmianą, także essa. Na 500 levelu zmieniaj gildię? Nie, właśnie to jest to, że jak ja w jakiejś gildii gram od startu, to nie lubię, w sensie nie chcę jej za bardzo zmieniać. Bo to jest dla mnie takie średnie. Ale no. Tornado się blokuje tylko jak masz darmową próbę. Jak kosztuje grzyba, to normalnie działa chyba. Okej, to tego nie wiedziałem. Może tak być w sumie, no. Dobra, mamy 487. Ile już biliśmy leveli? A nie, Boże, chciałem powiedzieć 25, ale nie. 14, tak? 14. Teraz to już zauważyłem, że jak ci pasek HP zejdzie, to bijesz kolejnego od razu. Okej, czyli tak jak napisał Aquamarun.
To jest takie zabezpieczenie, jak masz darmową próbę kolejną. A darmową próbę kolejną w Tornadzie masz wtedy, kiedy ci poprzedni przeciwnik nie zbije mniej, w sensie, przepraszam, więcej niż 10% HP. Tu taka jeszcze ciekawostka. Dobra, 800 Tornado, jeszcze 200. Sianko Michał. Ile można mieć Max Golda? Oj, powiem ci szczerze, że teraz nie ma jako takiego Maxa. Teraz nie ma jako takiego Maxa. Wiesz? Nie. I nie mówię. Nie ma te... Chociaż... No nie, nie. Nie ma jako takiego Maxa. Generalnie Golda możesz mieć bardzo, bardzo dużo. Jest Max, ale... Strasznie duży, co? Zdejmij rękawice, to będziesz szybciej bił to Tornado? Nie, no nie zdejmuję nic. Szkoda grzybów. Poczekamy. Poczekamy, trudno. Wygodnie ci, czy się odsunąć? 2 do 63 minus 1, czyli... O, macie teraz na czacie liczbę, jaką możecie mieć Max Golda. Nawet nie wiem, jak ją przeczytać, więc... no, pominę to, nie? Dobra, znowu nie ma miejsca w plecaku. $922,000 plus stat, wątpię, że ktoś tyle nazbiera, no. Ile miał Kwikwa Kwo z S40? Oj, nie wiem, nie wiem. Może ktoś z gildii na S40 jest, to się wypowie. Dużo miał, ale na pewno nie aż tyle, nie? Widzę, włoski rosną, teraz trzyma kaptur na głowie jak rzep. Powiem ci, szatan, że już włosy nie działają jak rzep. Przez pierwsze dwa, no góra trzy dni tak działały. Teraz już się nie przykleja do nich ręcznik ani kaptur. TBH, spoko wyglądasz, jak jesteś tak krótko obcięty. Też tak uważam. Też mi się podoba i też się zaczynam zastanawiać, czy po prostu się tak nie obcinać. Ale... No, powiem wam tak. Dzisiaj ja osobiście tego nie widziałem, ale jak z Karoliną wracaliśmy do mieszkania, to podobno sąsiad się tak odwrócił, jak mnie mijał, że... Że no aż nie wiedział chyba, co się dzieje, chłop. W szoku był. Przynajmniej tak mi Karolina mówiła, bo ja mówię, ja tego nie widziałem. Tak samo moja ciocia mnie nie poznała na mieście. Stwierdziła, że podchodziliśmy do niej i ona praktycznie do samego końca myślała, że to ktoś inny. Nawet użyła określenia: myślałam, że to jakiś zakapior. A to ja jednak. Także no, generalnie nie wiem, co to znaczy nawet do końca zakapior. To chyba jakiś boomerski slang. Ale, no rodzince się to chyba za bardzo nie podoba, nie? Ale mi się podoba, ja nie ukrywam, że mi się podoba, więc... Nawet się z Karoliną dzisiaj śmialiśmy, że chyba skończy się tak, że ona mnie będzie po prostu tak obcinać na krótko. Może nie tak totalnie do zera jak na streamie wtedy, ale właśnie gdzieś do takich mniej, do takiej długości mniej więcej. Zakapior, charakterystyczna grupa ludzi identyfikowana z regionem polskich Bieszczadów. To swoisty wytwór kulturowy. A, to nie miała nic złego na myśli w takim razie. Osoba skłonna do zaczepek. Aha, okej, okej. No tak, czyli taki generalnie dres, nie? Obczaja już te epiki z Tornada bez kitu, bo tu już mamy 488. Masz rację. Dobra, tu mamy minus 19. Hełmik. No tu mamy na razie legendy, nie? No to nie, to jak... Dla nas nie są, to lepiej je sprzedać zamiast do kibla dawać. Ja wolę goldzik. Itemki obczajać będziemy ze strefy mroku. Na razie sobie damy spokój jeszcze. Chuligan osiedlowy bez kitu. Pytają cię teraz o dowód? Nie. Odkąd jestem łysy, to mnie nikt o dowód nie pytał w sumie. Ale też... Nie wiem, kupowałem tylko energetyki, nic więcej. Dorośle i tak bardziej poważniej wyglądasz. Wiem, właśnie też to zauważyłem. Ja w ogóle mam jakoś większą pewność siebie, jak jestem łysy. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest. Brodę zapuszczasz? Chętnie bym zapuścił. W ogóle combo takie, taka fryzura jak teraz plus broda, to jest kurwa idealne combo pod mój wygląd. Ale no niestety broda mi nie rośnie, więc... Więc jest jak jest. Zaraz przejdzie muzyka. Czasem się tak dzieje, że zacina, nie wiem od czego... No z czego to wynika.
Że tak ciężko na woju idzie, no taki jest wojownik, no co ja ci poradzę. Powiedzmy, że byłem na to przygotowany. Zobaczcie, ile my mamy golda, 6 miliardów, ja pierdolę. Coś pięknego. O, brońka jakaś. Brońka już nam daje plus 32, tylko jeszcze staty na minus. Ale dobra, już powolutku te itemki się zaczynają robić ok. Drugi białas. Wynika to z tego, że wiesz, że ciebie ludzie nie poznają, więc jesteś pewniejszy siebie, bo nikt cię nie zna. Właśnie nie. Właśnie szczerze mówiąc, to nie. Akurat to, czy mnie ludzie poznają, czy nie, to mam wyjebane. Faren, widzisz, nie jesteś na streamkach regularnie, więc nie wiesz. Ale ja przeglądarkę zmieniłem już dawno temu. Także wychodzi na to, że to nie jest kwestia przeglądarki, niestety. Mnie teraz o Energola zawsze pytają, mając 22 lata i nie wyglądając młodo. A na alko nic nie pamiętam, kiedy pytali o dowód. No właśnie te Energole, jakoś tam kara jest duża, czy coś takiego. I chyba dlatego tak pilnują tego, nie wiem. Dobra, mamy tornadko skończone, widzowie. 491 level już dobity. Tornado ubitem. Paseczek sprawdźmy, minus 7. No tu już nam daje plus 32, ale pancerz na minus to powiedzmy, że nie będziemy na razie. W sumie my też itemków nie mamy ulepszonych. Trzeba o tym pamiętać, że itemy na razie są stare. W sensie stare, no stare to raz, ale nie ulepszone. To też dlatego ten wojownik może tak kuleć, nie? Tak, tak, rozdam hajsik w staty na spokojnie. Dobrze, czyli tornadko skończone. Czyli zarobiliśmy 6 miliardów 200 milionów golda jakoś. Cześć satan. Coś pięknego. I wiecie co? Plan jest chyba taki, żeby dobić tutaj 30 tysięcy podstawy siły jeszcze i dopiero zacząć lecieć znowu w HP. Chyba tak zrobię. 30 koła, będzie ładnie okrągło, rozumiecie o co chodzi. Jak nieregularnie, jak codziennie jestem, no ale Faren, ja mówiłem, że ja zmieniłem przeglądarkę. Zmieniłem z Chroma na Operę. Już mi się nie chce znowu zmieniać, a skoro Opera też laguje, to raczej to jest właśnie wina może wtyczki do OBS-a, nie wiem. Wydaje mi się, że się może po prostu samemu sobie bardziej podobasz, więc automatycznie jego ci rośnie. Może tak być. Dobra, wiecie co, zostawię trochę golda na jakieś ewentualne... Sorry, że ja tak w ogóle na czat dzisiaj mniej patrzę, ale chyba rozumiecie, z czego to wynika. Goldzika sobie zostawimy ze 100 milionów, żeby mieć właśnie na jakieś tam ewentualne czary i tak dalej. I teraz możemy karuzelę. Karuzelkę sobie dociśniemy. Teraz mamy szpilę trenda. Kopalnia złota Virtuoso 51 buduje się 52, a kopalnia gemów buduje się 67. Siemanko Kasia z Fansportu, witam. Dobra. Tego jeszcze ubijemy. Teraz mamy Berka. Berka jeszcze powinniśmy ubić. Mamy 492. Teraz mamy Ungę. I Ungę już raczej nie ubijemy. Ungę to zawsze był problem. Dobra, teraz tak. To możemy wywalić, bo to jest na wszystkie staty. Tu mamy coś dla zwiada. Plus 32. I tracimy trochę pancerza, ale dobra. Wymienimy. Dlaczego by nie? Oj, tutaj dużo pancerza tracimy, to nie. To jest na wszystkie staty. To też się nie opłaca. Teraz tak, dla Barbara plus 35, a jak to u nas wygląda? Tu jeszcze na minus dostajemy, zobaczcie. Dobra, to Barbarowi wymienimy. Niech będzie. Pyk, pyk. Razy dwa i to na wszystkie staty. Dobra. Unge blog, no też mi się tak wydaje. Na razie klikam to, co mogę. Na razie klikam to, co mogę. To, co nam pójdzie łatwo, a potem będziemy sprawdzać procenty na lochy, nie? Przy okazji powymieniamy te itemki i tak dalej. Dobra, teraz lecimy z góry na dół. Powiem wam na końcu, ile mi grzybów poszło na takie klikanie. Ale mówię, na większość leveli idzie bardzo mało grzyba. Dopiero jak się zaczynają jakieś bloki, problemy i tak dalej, to wtedy się zaczyna kombinowanie i wtedy idzie więcej grzyba, nie? Plus 18, plus 18, to nas bardzo nie interesuje. Teraz tak, buciki dla Barbara nas nie interesują. U nas też nam to za wiele nie da. Tu mamy coś na zrękę. Ło, plus 75, no i właśnie. To jest to, co chcemy na pewno podmienić. Odzyskamy sobie klejnocik od razu. Jakbym czegoś nie ulepszył, czy coś bym odjebał głupiego, to możecie mi pisać,
Bo ja to tak wszystko, wiecie, robię na szybko. Jestem taki roztrzepany zawsze. Czy były pomysły, żeby mnie dodać do karuzeli z idolami? Do mnie nigdy takie pomysły nie dotarły. Byłoby to bardzo miłe. I szczerze mówiąc... No jeżeli by się pojawił pomysł rozszerzenia karuzeli z idolami, o jakichś tam kolejnych przeciwników i tak dalej, to wydaje mi się, że miałbym spore szanse, żeby się tam znaleźć. Z racji tego, że no już mówię, bardzo długo współpracuję z Shakesem i tak dalej, nie? No i też... Jakkolwiek by to nie brzmiało, zaraz ktoś napisze, że jego top, ale no jednak... no te liczby za mną przemawiają, nie? Ale zobaczymy, nie wiem, jakoś, szczerze mówiąc, to mi jakoś na tym nie zależy. Będę to będę, nie to nie. Sianko Rygi, witam. Dobra, to możemy... Czekajcie. Żeby tutaj nie odjebać nic głupiego, to możemy podmienić jak najbardziej. Ulepszymy od razu razy dwa. Tu mamy coś na intę, minus 3, sprzedajemy. Tu też na intę i nam daje bardzo dużo. Także podmienimy, cyk, cyk. Odzyskamy sobie klejnocik, pyk. Ulepszymy. To sprzedajemy, tu mamy znowu coś na intę, ale możemy sprzedać. Tu mamy coś dla woja, minus 6. I u nas minus 6, Maguś Paladyn czapka, minus 3. To na wszystkie staty. Tu znowu rękawice, ale no Barbar i my jesteśmy bardzo dobrze przebrani po ostatnim legendarnym lochu. I tu tak samo nic nam to nie daje. Dobra, lecimy dalej. Dla mnie to jest co najmniej idiotyczne, że są tam ludzie pokroju Gimper czy Zebo, a realnych twórców nie ma. Znaczy wiesz no, Gimper czy Zebo współpracowali z Shakesem, nie? Są to ogromni twórcy, tak naprawdę najwięksi w Polsce, więc nie ma co się dziwić, że się tam znajdują, no. Dobra, mamy 4-9-8. Cyk. Jezus, jak to idzie. 4-9-9. Widzowie... O, no i znowu trzeba wymianki robić. Jezu, to jest... No nic. Wiecie co? Może ja powoli... Jest sens już zostawiać powoli te itemy do rozmontowania? Wydaje mi się, że może to nie być głupie. Tu już mamy plus 36, nam daje minus 4. Dobra. Zrobimy cyk. I tu nie musimy nic zrobić, dobra. Zrobimy sobie pyk, zrobimy sobie pyk. Teraz tak, zwiadowca. Plus 40, dużo pancerza na minus. Nawet bym powiedział, że bardzo dużo. Dla neutrala to zrobią loch ego topa z jednym przeciwnikiem, który jest on i nigdy nie będzie się dało go pokonać. Haha! Śmieszny jesteś. Ale nie będę dzisiaj. Dzisiaj jest wielki dzień dla mojego wojownika. Swoją drogą wojownik kiedyś moja ulubiona klasa postaci. Więc nie będę nawet reagował na wasze głupie zaczepki. Mija się to z celem. Hello, Hutef. Ja bym zastosował podmiankę zakreblena neutrala. Ja już wam kiedyś opowiadałem, jak on się tam dostał, także... no... Pomijmy ten temat. Kto wie, ten wie. Nie no, Gimper kiedyś nagrywał dużo Shakesa. Zobaczcie, znowu... A ten łuczek jak wygląda? No tu jest mniejszy, tu są, ale 57. Ale no mniejszy rozrzut zdecydowanie. Dobra, to wymienimy tu. Pyk. Pyk. Razy dwa. Odzysk klejnotu. Mówisz, że czegoś u zwiadowcy chyba nie ulepszyłem, ale nie. Wszystko jest ulepszone. Tylko musimy zaczarować. W ten sposób. Dobra, teraz tak, rózga. Ile mi daje rózga? Plus 180 i rozrzut jest fajny. Nawet mimo, że to jest na wszystkie staty, to ja bym to podmienił, szczerze mówiąc. Bo dlaczego by nie? Tu sobie odzyskamy klejnocik i ulepszymy razy dwa. Dobra, i teraz broń dla Barbara. Plus 52 nam daje, a nam ile daje? Plus 46. Dobra, to na razie zmienimy Barbarowi w takim razie. Zmieniaj może epiki dopiero wtedy, jak ci lochy nie będą szły, ale szansa na to, że ja podmienię u pachołków te same epiki, jest bardzo mała, powiem ci szczerze. Także ja już sobie, wiesz, powolutku zaczynam wymieniać, a epiki na sobie, na swojej postaci będę wymieniał na samym końcu, nie? Dobra, to można wywalić, to można wywalić, to jest na zrękę, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Cały się i tak raczej nie przebiorę. Tu mamy jakiś paseczek dla woja plus 3, tu mamy minus 1, dobra. To wywalam, to wywalam, to wywalam. Czapeczka. Nie przyda się i to wywalam. Dobra, niech będzie na razie tyle.
4 gifty na 500 level? O kurwica, no to trzeba dobić chyba. Cyk. I teraz tutaj mamy. Cyk. A jeszcze, ojejku, jak malutko. O, proszę bardzo, a gifty już wleciały, a levela nie ma. Nieźle. Powinniście podziękować Gimperowi, to dzięki niemu powstał S35, DS37 albo S38. Nie no, wydaje mi się, Yashimari, że serwer tak czy inaczej by powstał. Gdyby Gimper nie był ambasadorem, to by wzięli kogoś innego, nie? Broni nie możesz ulepszyć, to prawda. Broni nie mogę... O, i mamy 500. Jezu, jak ja to skipnąłem, bo się zagadałem. Ale jest! Jest, widzowie, 500 level. Mamy to. Który to jest 500 level na serwerze? Szczerze mówiąc, chuj wie. Raz, dwa... Tutaj był 3. I tyle? Czy coś ominąłem? Jesteśmy 4. levelem 500 na serwerze chyba. Dobra, tu mamy jakąś klatówę. Ona, no za dużo pancerza, tracimy to, sprzedajemy i coś mamy na intę, plus 6. Nie zaczarowałem. Nie wiem. O, nie zaczarowałem. A to chyba tylko tej jednej, a nie, jeszcze tu. Dobra. Cianko, mefedroniasty. Co dają te pachołki? Pachołki pomagają ci walczyć w karuzeli z idolami, w strefie mroku i w wieży. Dobra, teraz tak, mamy 500. Bez kitu, Krzychu ma rację. My broni nie możemy ulepszyć ze strefy mroku tak czy inaczej. Także ja brońkę sobie może ulepszę już w tym momencie, razy 18. Surek mam bardzo dużo, no surek miałem... Chyba miałem 8 przed ulepszeniem broni, mogłem pokazać, ale zapomniałem. Miałem 8 milionów, 8,5 miliona metalu, czy tam 8 milionów 300 tysięcy, coś takiego. I też coś koło 8 milionów kryształu, nie? Także surek generalnie odłożyłem bardzo dużo na tej postaci. Dobra, lecimy dalej. Szukaj w zbrojowni broni, ale po co mam szukać broni w zbrojowni? Nawet nie ma eventu epickiego. To bez sensu. Dobra, mamy 501. A i tu już jakieś delikatne problemy się pojawiają. Z tego co widzę. A, my możemy w ogóle kolejny loszek zdobyć. I kolejny loszek to jest ten. I jego zrobimy też z bomby. O Jezu, ile broni nam poleciało. Pięknie. Dobra. Rękawice, plus 1. Tu nie dają nic, dobra. To zrobimy tak, to sprzedajemy. Klata dla zwiada, plus 82. No statystyk nam daje dużo, ale pancerza dużo tracimy. Czy jest sens to wymieniać? Musimy runkę zamieniać? Nie musimy. Dobra, wymienię. Mamy i tak 25%. Czy to dobry wybór, czy nie? Nie wiem, w dupie to mam, tak szczerze. Tu mamy plus 23 też na wszystkie staty, ale brońkę to zostawię, tą brońkę zostawię. Kolejny łuczek. Łuczek nam daje już plus 23, ale rozrzut nie jest wybitny. O, mamy brońkę dla Mariuszka. Plus 18 i na 3 staty. Rozrzut bardzo podobny do tej, co mamy. No i taką broń byśmy chcieli. Cyk. Razy 2. To sprzedaje, to sprzedaje, to sprzedaje. Mamy jakieś ręce, plus 3. I tu plus 8, dobra. I przypominamy sobie, że trzeba czarować. Tylko to. Okej. Będzie shot na YouTubie, tak. Jak ktoś nie zdążył czy coś, a jest ciekawy, jak to wyglądało od początku, to będzie shotik na YouTubie jutro, maksymalnie we wtorek. Ale raczej jutro siądę i zmontuję to. Żebyście mieli jak najszybciej. Dobra, kolejne osiągnięcie. Jakie my już mamy podstawy? 28,5 koła i 6 koła HP. I plus 8 to nam się nie przyda ani... Ale pancerza dużo. Tu pancerza dostajemy na plus. Kurde, ale powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że te itemy... długo nie będą lepsze. Skoro to nam daje plus 6 tylko, to ja dzisiaj raczej itemów nie wymienię. Ale dobra, no jeszcze ich nie ulepszam. Jeszcze się wstrzymam. Okej. Lecimy teraz tu. O kurde, tu już kłopoty Najmana się pojawiają, ale dobra, to nam siadło, to nam siadło, to nam siadło, cyk. I na tym się raczej zatrzymamy już. Lecimy dalej. Mamy kolejną część Szkoły Magii. I nie mamy miejsca znowu. Klata dla zwiadowcy. To sprzedajemy, hełmik. Jezu, to jest pierdolenia, mnie już głowa boli, widzowie. Dobra, może jeszcze sprzedam
powiedzmy tyle. Żeby mieć dwa paski wolne. Godzina dopiero, no ale szybko nam dzisiaj poszło. Znaczy jeszcze będziemy sprawdzać procenty i się bawić, wiadomo, ale... Ale generalnie dzisiaj jakoś szybko poszło. No już mam doświadczenie, kurwa, no już. Jakby nie patrzeć, trzecia postać, na której klikamy lochy. Po stopowaniu. Tak, jakoś w połowie lutego, Shakur. Czeka z przebieraniem do legendarnego lochu, chyba warto jednak, zobaczę jeszcze. W sensie, no, przebiorę się na legendarnym na pewno. Ale... itemki tak czy inaczej... ulepszę. Dobra, tu już nam nie siada, dobra, mamy 505. W praktyce czwarta był pierwszy Void 3 miechy stopowania. Jezu, Fodug, jak ty znasz moją karierę. Nawet lepiej niż ja. Bez kitu, na W40 stopowaliśmy lochy, ale tam stopowaliśmy chyba od 400 do 420. Która to już twoja postać z 500 levelem overall? O Jezu, nie wiem. Z 7 albo 8 już miałem 500 leveli. Dobra, wężo ustny nam nie pada. Lecimy dalej. Mamy 506. I teraz tak, znowu. Plus 5 tylko, plus 4. To możemy wywalić. Tu coś dla Magusia zostawimy. To na wszystkie staty. Tu mamy jakąś klatówę. Plus 50, zobaczcie. Musimy wymieniać, musimy runkę zmienić. Pisałem to wyżej w mareczku, ale ja tak nie czytam dzisiaj czatu, wiesz? W sensie na razie przynajmniej. Skupiam się tu głównie na klikaniu. To wywalamy. O, to mogłem w sumie dać, ale dobra. Nieważne. Rękawice jeszcze się nie przydadzą. To możemy wywalić i to sobie zostawimy. Dobra. Anioł Apokalipsy Alex. Muszę się wpierdolić, ale z pół godziny temu dwa razy to pisałem, ale byłeś w szale klikania tornada. No, dokładnie. W poniedziałek są dropy 2 na 3. Już ci włosy rosną? No rosną, rosną powolutku. Dobra, tu już nic nie zrobimy. No i mamy. Mamy 507 level, widzowie. Itemki nam za dobre nie poleciały. Tu plus 15 to nawet nie ma co zmieniać. Buciki za dużo nie dają. Dobra, Loki to był zawsze blok, pamiętam. Cyk, i teraz tak, śpiewające syreny nam padną, cyklop nam padnie i Cerber raczej nam już nie padnie. Ja już dzisiaj wszystko rozmontowałem, nie? Tak. Szanuję za dwupaka... Boże, dwupaka... Tupaka w tle, Shakur, to leci song request, wiesz? To lecą nuty, które widzowie dali. Dobra, mamy prawie 508 level. Czyli dobiliśmy już w sumie tyle, ile myślałem. I to tak na miękko. Do tej pory mi poszło 1300 grzybów około. Na kliknięcie tego wszystkiego. Teraz tak. Dobra, ja poulepszam te itemy, bo tu już szans na dostanie czegoś lepszego nie ma. Raczej mi się wszystko, mam nadzieję, uda... Chociaż... mi się uda wszystko ulepszyć razy 18. Zobaczymy. Mi starczy surek. Dobiliśmy w ogóle 300 milionów HP w międzyczasie. Sprawdzaj kryształy. O kurwa, na luzie. Ulepszę na razie razy 18. Trochę jeszcze tych kryształów pozbieram i tak dalej. I legendarny ekwipunek z legendarnego lożku ulepszę może mocniej. Może na przykład wszystko razy 19. Albo już co niektóre itemki razy 20 nam się uda. Na razie razy 18, czyli nie było sensu z tym czekać. Ale no trudno. Dobra, i teraz musimy zacząć się bawić SF Toolsem. Powiem wam, widzowie, że nie ma tragedii. Mamy tak, na obrońcę 1.40, na węża ustnego 0.86, na Petera 0,70, na Infernusy 0,52 i na Ungę 0,48. Na Lokiego 0,12 i obudnego oszusta 0,06. To Lokiego i obudnego już nie klikam. Ale no całą resztę jeszcze bym kliknął, nie? Kliknąłby. Dobra. Od czego zaczynamy? Już nie pamiętam, na co miałem najwyższe. Na obrońcę, ok. Obrońca, cyk. Obrońca nam jeszcze powinien siąść i niepalna od razu padnie? Tak, tak, no. Czyli jest potencjał na 510, bo potem karuzela poleci? Właśnie nie wiem, czy karuzela poleci. Wydaje mi się, że po Ungę też jest bloczek. Ale zobaczymy.
Lecimy od najwyższych procentów. Keyshore, właśnie. Nie no, Keyshore to jest maguś chyba. To jego na pewno nie ubijemy. Na Keyshore'a to już będzie not possible. Dobra, mamy 508. Niepalna siądzie też od razu. Jakieś Jora ubiłem na 524 dopiero? No. Dobra, i niepalna siedzi, cyk. I mamy ubity Estero z mroku. Mariuszek plus 15, tylko i klata dla Kuni. Dużo pancerza. A wymienimy. Ten pancerz, co straciłem wcześniej, teraz sobie odzyskam. Runki nie musimy zamieniać, nie ma tragedii. Dobra. Na razie tego nie oglądamy. Teraz mamy tak, wężoustny 0,86%. Dobra, wężoustny jeszcze powinien siąść. Mam nadzieję. Kurczę no, ale jakbyśmy dobili ten 510, byłoby na pewno bardzo, bardzo miło. Zrównać się levelami z takimi łowcami demonów, no łowcami demonów, powiedzmy berserkami, byłoby zajebiście, ale nie wiem, czy nam się to uda, szczerze mówiąc. Jesteśmy wojem, no wojem te lochy idą tragicznie, nie? Po wężoustnym jeszcze chyba dwóch powinno paść. Właśnie Konrad, to jest to, że jak nam się jakiś bloczek, jak jakiś bloczek nam padnie, to potem jeszcze kolejne lożki też mogą siąść, nie? Ile w ogóle masz monitorów? Dwa dalej? Dwa mam, no. Mi się więcej monitorów nie zmieści na biurko. My i tak te dwa, które mam, zajmują praktycznie całe biurko. Bo ja mam jeden 32 cale, a drugi 27, nie? Także, no zwłaszcza ten pierwszy jest dość spory. Ja na 517 wojem jestem 8 na 10 w górze popiołów. No też mi się wydaje, że 3 na 10 to trochę za mało. Powinno pójść dalej, no ale widzicie, no teraz to już nie pada tak gładko, nie? Teraz już się zaczynają problemy. Od jakiego levela zaczynałem? Od 473 felo. Dobra, siedzi. Mamy to. No i to już sobie możemy obejrzeć. O Jezu, ile ja tu mam lochów zapisanych. To jeszcze chyba na jakiś odcinek, ale zapomniałem. A to już, teraz to już jebać. Obejrzmy tą waleczkę. Ktoś tam gratuluje, widzowie. Kurwa, jakie hity od tego wojownika. Jezu, jak on pięknie wygląda. Plus 14, mało, ale to już możemy zostawić. Teraz tak, czy my kolejnego pociśniemy? Pociśniemy, jak najbardziej. To możemy wywalić od razu. Ogromca słoniowatych, to jest woj. Jakbyś wyszedł z tego Asylum tutaj, ciekawe co by zrobili na EU1. Wiesz co, jest taki deficyt graczy, że wydaje mi się, żeby nic nie zrobili. Że po prostu... O, dobra. Że po prostu, no wyszedłbym, to bym wyszedł, nie? Ale tam bym został w gildii. Plus 18, mało, dobra. To to możemy sprzedać. Czy chcemy to oglądać? No możemy już zacząć powoli oglądać te walki. Czemu nie? Kurde, tego to pokonały same pachołki. Niezły balans lochów. EU1 to chyba najgorszy serwer w historii startów, czy mi się wydaje, co? Czemu? EU1 to właśnie jeden z lepszych serwerów, jeżeli chodzi o starty. No ale bez kitu, bloków to my tu robimy w chuj. Zobaczcie. To jest właśnie to, co jest piękne u wojownika. Blokuje i kurwa krytyczny hit. I tak można walczyć. Dobrze, co dalej my możemy tutaj klikać? Tego ubiliśmy. Czteroręki Peter, 0,70. Jego też jeszcze powinniśmy machnąć. I tym samym wbijemy 509 już. Tak, tak, W60 lagował, no. Zaproszenie nadal aktualne, jak się zdecydujesz. Wiem, wiem, wirtuozo, domyślam się. Gram magiem na EU1, jak dla mnie Cox serwer. EU1 jest fajnym serwerem, no. Przez to, że to był pierwszy, który zapoczątkował serwery europejskie, to spoko, spoko serwerek. Na Petera to też jakieś potężne bloki będą potrzebne? Tak, ale no ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy na loch ponad 0,50%,
no to on jest bardzo... Powinien być bardzo prosty do zrobienia, nie? No kurwa, kusi ten 510 dobić, no nie ukrywam. Mina 91, 91 koła statpad. Kurwa, no to ja mam siły 94, ale HP mam tylko 57. To nie wiem, no ale 0,70, no powinien się ąść. No i tu też Kunegunda musi swoje zrobić, nie? W ogóle, grając wojownikiem, to tą strefę mroku głównie nam kieruje Kunegunda, jakby nie patrzeć. Może ulepszyć razy 19, a ile mi surek zostało w ogóle? 2,5 miliona. Czy to jedno ulepszenie więcej aż tak dużo mi zmieni? Raczej nie. Raczej nie ma sensu. Nie, szkoda surek. Sianko Witcher, witam. Podkę na zręczność wieś, może to coś da? Nie, no kurwa. Mam tutaj podki na prawie rok, bez przesady. Sianko Aaron, witam. No padnij, proszę. Jezu, aż się głupio się tak klika jeden loch. Jak ci tyle lochów padło za jednego grzyba. Aż się człowiek odzwyczaja. A kto jest w ogóle po Peterze? Po Peterze jest Andres. On był chyba zwiadowcą, jak się nie mylę. To może tego Andresa też byśmy machnęli. Ale to już na spokojnie. Ubijemy to, co jest teraz possible. Bardziej niż 0,50. I będziemy dalej kombinować. Ale no kurczę, powiem wam tak. No lochy na woju, dramat. Jakbyśmy byli jakimś łowcą demonów, albo nawet zwiadowcą, to by to padło tak o, z bomby. Obejrzyj sobie jedną walkę z Peterem? Nie chce mi się, Konrad. Nie chce mi się bawić w takie rzeczy. Jak mam 0,70%, to dla mnie to musi paść. Choćby chuj na chuju stanął. Łysy, kiedy Elevator przewidujesz? Horpyn? No jakoś w połowie lutego. Albo w okolice 20 lutego, coś takiego. Na bardzie na Wielkanoc? Na bardzie chyba będę klikał w podobnym czasie, co na wojowniku. Czyli właśnie jakiś 470, 475 level. Bo tu stopowanie przebiegało bardzo podobnie. No Jezu, proszę cię, kurwa! Chcesz poklikać? Nie no. Ile grzyba na koncie? Łot chuja. Nie no, ale że ksiądz zadał takie pytanie. Ha, w sumie co mnie to dziwi. O, mamy to. Dobra, 509. Jeszcze jeden, widzowie. Jeszcze jeden i będę ukontentowany. Obejrzyj, teraz możemy obejrzeć waleczkę. Widzicie? To jest to, o czym mówiłem. Jak Kunegunda nie zrobi takiego lochu, to wojownik co najwyżej może loda zrobić. I to max. Dobra, to możemy wywalić. Kogo następnego mamy? Infernusy 0,50. Czyli to jest szkoła magii. Lecimy. Zwiadowca Sigma. Dlaczego na starcie streama był 475 level, a teraz 510? Ploklon, dlatego że klikam lochy po stopowaniu lochów. I miałem dokładnie 473. Dobra, w tym momencie... O kurwa. No to nam o wiele szybciej padło. W tym momencie wydałem około 2000 grzybów, widzowie. Około 2000 grzybów na wbicie tylu leveli. Cianko Pawka, witam. Czyli 3... Ile leveli wbiłem? 36 chyba, tak? Do tej pory. Słucham?
Czy jakoś bardzo dużo gorszy? To nie, ale generalnie jest gorszy mefedryniasty. Dobrze, czy bestyjkę byś... A, nie mam miejsca, ale to możemy sprzedać. Czy bestyjkę byśmy mogli kliknąć z bomby? To jest maguś. Proszę bardzo. Plus 15 tylko, obejrzymy też z bomby. Lucjusz pewnie blok, też mi się tak wydaje. Dobra. Nie ma co klikać na pałę. Sprawdzimy procenty po prostu zaraz. Czyli tak, Infernusy padły, no i jeszcze nam został Unge. Unge z takich lochów, które jeszcze możemy ubić. Na Unge mamy 0,48. No z nim się raczej trochę pobawimy, ale może siądzie. Jaką najbardziej polecasz postać? Raid. Mi się najbardziej podoba Maguś i Nekromanta obecnie. To są moje dwie ulubione klasy postaci. Natomiast no, patrząc obiektywnie, najsilniejszą klasą postaci obecnie jest Łowca Demonów, nie? A najlepiej to wybrać taką, która się tobie podoba, żebyś czerpał przyjemność z gry i tyle. Unge mi padł na 4,91 przy 83,77 koła. No właśnie widzisz, tylko no ja mam dużo tej siły, ale mam bardzo mało HP, nie? Nekromanta co? Jezu. Tutaj co niektórzy ludzie są strasznie za... W ogóle sorry, że tak krzywo jestem na kamerce, ale Karolinka obok mnie siedzi. Bo... Nie, siedź. Bo ogląda, jak wygląda koniec stopowania lochów. Dlatego tak krzywo. Siemanko Keju. Widzę, że jest bardzo dużo osób, które w ogóle nie śledzą Shakesa na bieżąco, nie? Wchodzą tu na streama i na przykład, no tak jak zresztą Rave. Nekromanta, co? Jakaś nowa klasa postaci? What the shit? To, że DH jest najmocniejszą klasą, to rzeczywistość wykreowana przez grzybiarzy. Na spokojne granie z wiatr będzie lepszy. Czy ja wiem? Jakbyś był w karuzeli z idolami, to jaką chciałbyś być klasą w tym lochu? Kamix. Teraz Nekromantą. Wcześniej Magusiem bym chciał być, ale teraz obecnie jak wyszedł Nekromanta, to bym chciał być Nekro. Sianko, catch me. A tak w sumie to czemu nie idziesz tym wojem 1-1 ze statami? Dlatego, że byłem w trakcie stopowania lochów, a więcej głównej statystyki jest generalnie lepsze na klikanie lochów. Także sobie leciałem tą siłą, cisnąłem, a teraz będę powoli wyrównywał wraz z HP. HP do siły w sensie, no. Ile masz grzybów? Widzowie. Widzę, że ładnie poleciałeś? No, całkiem nieźle. Jak wbiję 510, to będę ukontentowany. A w ogóle jakby wbić, kurwa, zrównać się z najwyższym levelem, który jest Berkiem, to już w ogóle by było miodnie. Ale no, to już nie takie proste. No pochwal się, ile masz grzybów. Nieskończone ma, co? Ja pierdolę, jaki NPC chat. Piękne. Od zawsze gram magiem. Myślisz, że warto przeboleć i na EU10 klepać Demon Huntera? Nie wiem, Sendorek. W sensie, no mówię, Demon Hunter jest obecnie najlepszy, ale... No bo to jest ciężki przeciwnik. Ale no jeżeli masz ochotę na maga, to graj magiem, mówię. Najlepiej grać tym, czym najbardziej lubisz grać, po prostu. Jakie procenty na zwiadzie? Ile ty masz procent na tego Unge? 0,48. Ale musicie pamiętać, że jak na wojowniku na jakiś loch mamy 0,50%, to tak naprawdę to jest 0,10. Bo jesteśmy wojownikiem. Jaki jest największy poziom na serwie? Prawie 512.
Może jakiś skanik, wiesz co? Dobra, wydam na niego jeszcze 150 grzybów i zrobimy skanik, no. Ban slicks, I don't know. You have to ask official account. I don't prowadzić giveaway on official stream, so I don't know. I'm really sorry. Ale mu pomogłeś? A co mam mu kurwa zrobić? Mam mu dać te grzyby? Nie rozumiem, czemu ludzie przychodzą do mnie na streama i mnie pytają o oficjalnego streama. Jak ja bym coś takiego zrobił, w sensie wygrał, to pierwsze co to bym się kontaktował z Mozonem. A nie pytał losowych innych twórców. Oj, ciężko. Nie, po co ma ticket pisać? Niech napisze do Mozona, Mozon mu to ogarnie. Zresztą to w ogóle, bo masz najwięcej widzów w górze. I to jest twoja pierwsza radość na czacie. Słuchaj mnie. Mam go zwyzywać, bo mnie zdenerwował. Tak, napisał gburze. Idioto jebany, co z tego... Co z tego, że mam najwięcej widzów, idioto? Wytłumacz mi, jakie mam powiązane z oficjalnym kontem Shakesa na Twitchu i z ich giveawayami? To niech idzie do XQC się zapytać, kurwa. Jak może odebrać te grzyby? Zajeb mu. Bo on ma najwięcej widzów pewnie na Twitchu całym. Poza tym odpowiedziałem mu, co ma zrobić. Więc jaki gburze? Ty chuj się, też. Idź na kika i go zwyzywaj od P-wordu, wice-wordu. Ciężko przeciwnić się. Żeś się spiął jak plandeka na żuku? Ta, w chuj jestem spięty. Co mówisz? Dobra, kochanie, do 3300 klikasz. O nie, powiedziałem, ile mam grzybów. Straszny. 11 milionów mu zostało? A daj spokój. Tak, PZ. Dobra. No niestety. No powiem wam szczerze, widzowie, że procenty nie są wybitne. Mamy na Ungę 0,52 i na Andresa 0,40. Na Lucjusza 0,18. Obłudny oszust 0,14. No musimy tego Ungę klikać, no. Ungę i tego Andresa jeszcze spróbujemy. Nie ma innego wyjścia. Po Unge jest Case Jor, którego nie ubijemy, bo to jest maguś, on będzie not possible. No zobaczymy. Możemy w sumie robić tak jak zawsze, że będziemy wydać powiedzmy 200 grzybów na Unge i potem 200 grzybów na Andresa i zobaczymy, co nam pierwsze padnie. Ale no są takie close próby, no on chce paść. Dekup, generalnie jakiejś większej ilości darmowych grzybów nie dostaniesz. Nie ma sposobu. Możesz co tydzień odbierać jednego darmowego grzybka ze sklepu internetowego homesyfygame.net. Możesz oglądać reklamki i za szczęśliwe monety kręcić kółkiem. Z kółka ci mogą grzyby polecieć. Możesz spróbować jakieś ankiety zrobić, ale to albo nie działa, albo daje jakieś małe ilości tych grzybów. No generalnie ciężko, nie? Grzyby to jest waluta premium w Shakesie. No i tak naprawdę za to, że ludzie kupują grzyby, no to Shake się utrzymuje, nie? Więc no ciężko zdobyć to w jakikolwiek sposób za darmo, a już tym bardziej jakieś większe ilości. Kurwa, jak mało mu zostało! Ja ostatnio zdobyłem 20 tysięcy grzybów za darmo. Normalnie płacisz PayPalem, po czym co wasz płatność polecam, działa TF. No, nie do końca, bo bardzo szybko dostajesz bana za cofanie przelewów.
Także to też nie zadziała. Po stopowaniu nawoju będziesz leciał w HP. Arcix, planuję dobić sobie 30 tysięcy podstawy w siłę i potem lecieć w HP. I raczej będę leciał 1-1 na tym woju, no. Co tam zimno mi jest. Zimno ci? No. Jezu, mi jest gorąco. Jest chuj zimno. Weź sobie może... Ja miałam zimne te? Nie, właśnie masz ciepłe. Zimne ma. Ja to bym, wiesz co, zrobił? Co? Też? No. No to... Ale to się wyda na streamie. No to co, mam maski. Dobra, to ty im wytłumacz. Czy ja to... Jak mam im wytłumaczyć? No czy ja to jest decyzja? Ja nie będę. Się tłumaczył. A ty nie musisz się przed nikim tłumaczyć. No właśnie muszę, bo... Widzowie wiedzieli, kiedy koniec i tak dalej. A teraz mnie wyśmieją, że jestem miękką fają i nie mam psychy. A to nie jest prawda. Także proszę im wytłumaczyć. Nie chcę mi się. Daj Karolinie poklikać za... Ej kurwa, my tu mieliśmy 150 grzybów na niego, a już wyjebałem kurwa 300 ponad. W sensie mieliśmy zmieniać, nie? Znam PZ, nie rób tak. Dobra, to jeszcze 35 na niego i lecimy w Andresa. Eron, ja na swoim zabójcy idę 5000 więcej z ręki od HP. Czyli na przykład 30 koła z ręki, 25 HP, potem 35 koła z ręki, 30 HP i tak dalej. Dobra. Nie siadło, lecimy w Andresa. No wytłumacz im, bo chcę sobie ten. Ale co mam im tłumaczyć? No. Może to twoja wina i tak dalej. No moja wina, no. Sianko, ziomeczek. Dobra kurwa. Pamiętacie jak 2 dni temu mówiliśmy, że wyrzuciliśmy swoje fajki do kosza na śmieci, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy palić? Padł! Mów, kochanie. To nie tak, że wiecie, grzebaliśmy w śmietniku po tych 2 dniach i żeby znaleźć fajki, nie? Nie mów tak, bo pomyślą, że serio grzebaliśmy. Nie grzebaliśmy, faje są wyrzucone nie generalnie. Nie grzebaliśmy. Mam coś takiego. Wiecie, kurwa, po 2 dniach stwierdziłam, nie, mam za słabą psychę. Jestem uzależniona. Wracam do palenia. A skoro ja wracam do palenia, to niestety on też. Znaczy powiem wam tak, no jak jest w chuj ciężko, jak kurwa ktoś w domu pali, jak ty paliłeś, nie? Dlatego tak, dlatego trzymaj. Dlatego mam takie gówno. Smakuje to jak kurwa gówno po prostu. Jakby było tego, mentolowe, to by było spoko. O! Na Marwa mamy 2,5% widzowie. A na Ungę nam spadło z 0,50 do 0,30. Ja pierdolę, nie mogę. Nie wiem. A, plecak pełen. Mam jakąś klatę dla Barbara. Plus 41, dużo. Ale bardzo dużo pancerza nam zabiera. Jebać. Marw. No tutaj muszą kryty pójść od każdego. Od nas i od pachołków i Marw pada. Fodug, ale możesz ustawić ile masz symulacji. Tam na samej górze sobie ustawiasz w SFToolsie ile. Ja mam co prawda ustawione na to co jest jakby standardowo, jak wejdziesz na stronę, ale możesz to zmieniać. Jak się zdobywa te pachołki? Jak odblokujesz wieżę. Czyli wbijasz 125 level, zamykasz pierwszych 9 lochów i wieża jest odblokowana. A co za tym idzie pachołki? Nie olewam cię Jakubim, tylko dzisiaj klikam lochy, no, nie skupiam się aż tak na czacie. Teraz jak paliłem, nic nie robiłem, to czytałem czat. Ale teraz wracamy do klikania, to już tak mniej. Dobra, czyli Marwa mamy ubitego, kolejny loszek zamknięty. 510 awką jest koks, tak, 510 już dobijemy aweczką na spokojnie.
Ale no, aweczkom, wbić okrągły level aweczkom, to jest tak, wiecie, no do pizdy. Generalnie do pizdy, nie? To mam ci na drugie. Także... Jezu, jak szybko. Także trzeba to przypieczętować lochem. Trzeba to przypieczętować lochem, także ten Unge musi paść. Mamy na niego, no, 2,5 koła grzybów, nie? Także, kurwa, klikamy, bo i tak raczej już nic więcej na tym woju nie klikniemy. A jak wybrać klasy tych pachołków? Rave! Klasy pachołków są z automatu wybierane, że tak powiem. W sensie masz odpowiednika maga, masz odpowiednika wojownika, tylko że bez tarczy, i masz odpowiednika zwiadowcy. I tyle. Wątpię, że padnie? Padnie. Padnie na luzie. Czy ten Unge to jakiś znany creator? Znany. Unge jest bardzo dużym twórcą niemieckim. Teraz chyba oni już tak, aż tak nie współpracują, ale tak na przełomie, jak wychodził S35 polski, S36, to wtedy Unge, no, był ambasadorem tamtych serwerów niemieckich, nie? Także znany, znany. Jak rzucanie palenia. Świetnie. Bardzo dobrze, ABCD. Właśnie skończyłam palić, a co? Nie śpiewak, tylko rapier. Dwa miliony HP zostało. Jakbyś dodał te 15 tat w siłę, to by padł na 100%. Ej, bez kitu, bo my tu mamy sporo golda. Czekajcie, czy my mamy wszystko zaczarowane i tak dalej? Ja muszę to sprawdzać co chwilę, bo jestem głupi. I czy mamy wszystko poulepszane? No wszystko jest ulepszone, wszystko jest gicior. Nic, no musimy klikać, no widzowie. Padnie, kurwa, zawsze padają. Ja już jestem nauczony z poprzednich stopowań. Pamiętacie, jak nam na zabójcy padały lochy nawet po 0,10-0,15%? Padnie w chuj. Nie wolisz sobie Aroma Kinga czy innego gówna kupić jednorazówki? Mały mi jest w ogóle szkoda pieniędzy, kurwa, na to gówno. Ja już naprawdę, ja już myślałem, że po prostu rzucamy, skończyły się te liquidy, wypierdalamy te fajki do kosza, rzucamy i tyle, nie? Ja już nawet nie chcę wydać pieniędzy na to gówno. Ja będę palił raczej tylko to od Karoliny i tyle. Raz na jakiś czas, jak mi się zachce. Nie będę już w ogóle wydawał. O kurwa, mamy to. Mamy to. Jest 510. Dobra. Pokaż tą walkę, no pokazuję, pokazuję. No, no nie było to takie trudne, wbrew pozorom. Nie było to takie trudne. Cyk, to możemy sprzedać, bo to jest na wszystkie staty. Dobra! Mag co zakurwił? No maguś hita konkretnego machnął, to prawda. Za pół HP, no. Za pół HP. Dobrze, widzowie, 510 dobity. Czyli znowu więcej niż SF Tools pokazywał, ale to normalne. Wzmocniliśmy się w międzyczasie i tak dalej. Teraz tak, ostatnie sprawdzenie procentów na woju. Na Case Jora mamy 0,26. Na Luciusza mamy 0,20. Obudny oszust 0,14, Loki 0,10. Kurde, aż dziwne, że na Case Jora mamy jakieś procenty, szczerze. Sianko, Shiox. Myślałem, że Case Jor będzie not possible. Dobra. Możemy jeszcze poklikać. Jakby same kryty siadły z dużego rozrzutu, to może i by padło. Ale kurde, no 511 to już raczej nie wbijemy. No musielibyśmy 5 lochów ubić.
A to jest raczej nie do zrobienia. Tak mi się wydaje. 20 milionów zostało? No tak, bo to jest Maguś, jemu co chwilę będzie zostawać mało. Ale żeby taką kropeczkę na D postawić? Ciężko chyba, wydaje mi się, że ciężko. O kurwa, tam jak blisko. Ale wikurwisty awatar, tego ziomeczka, tak, no. On mi się bardzo podobał swego czasu. To jest w ogóle demon. Ale właśnie, no zajebisty ma ten awatar, to jest akurat prawda. Czemu masz tak dużo widzów teraz? Bo jestem zabawnym streamerem. Zbudowałem community przez wiele lat. I mam fajnych widzów, którzy mnie oglądają. Mam fajne żarty śmieszne. Jestem elokwentny. Mam bogaty zasób słownictwa. No tak naprawdę to są dropy po prostu na Twitchu do Shakesa i ja mam dropy i dlatego siedzą. I łysym? Łysym też. Śmieszne żarty o matkach? O matkach się tylko czasem zdarzy. Także już nie narzekaj. Jak CaseJor padnie, to następne 2-3 nie padną też? Raczej nie. Bo kolejny to jest IPR-re i IPR-re jest zwiadowcą i na niego pamiętam, że też jest ciężko generalnie. Dobra, no możemy jeszcze tu wyjebać trochę grzybów na te lochy, nie? Czemu by nie? Co to za creator ten Case? To jest też niemiecki creator. Ale on chyba nie miał jakiejś takiej większej współpracy nigdy z Shakesem, tylko bardziej taka... No, taka forma reklamy, jakieś wstawki w swoich filmach i tak dalej. Jeśli mowa o fajnych żartach, jak oceniasz moje wczorajsze na Discordzie? Foduk, widziałem screena, natomiast... jeżeli ludzie cię nie znają, a ty nagle wyjeżdżasz z wyzywaniem ludzi, no to mogą nie zrozumieć twojego vibe'u, nie? Także lepiej najpierw wybadać teren, a potem dopiero się wyzywać. On pierwszy zaczął? A to może, nie wiem. Aż tak nie śledziłem. A ty tam jesteś w lochach? Nie ma mnie niestety. Zbyt dużym gównem jestem, niesławnym. Żeby być w lochach. Sadek. Nie dam ci moda, Krzychu, już pytałeś. Może kiedyś. A kiedy będziesz? Nie wiem. Pamiętam, że tak z rok temu albo z półtorej pisali, że będą karuzele z idolami przy okazji aktualizacji lochów. Czyli tej zmiany tych lochów, że wiecie, dodali chyba z 5 nowych lochów, pozmieniali mapkę lochów i tak dalej. Pamiętam, że pisali, że po to to robią, żeby właśnie takie rzeczy jak karuzela z idolami była bardziej rozbudowywana, nie? No rozbudowywana, czyli rozumiem, że po prostu dodawanych więcej przeciwników. No ale od tamtej pory nie dodali nikogo, więc... Zakreble jest, który dużo mniej nagrywa, tylko jakoś dużo subów naruchał. W sensie Zakreble ma suby z kiedyś. Jak nagrywał jeszcze Ligę Legend, jakieś tam inne rzeczy. No Zakreble był kiedyś jednym z popularniejszych twórców na YouTubie, nie? Czat w Prime bez kitu. Dobra, 100 grzybów. Mamy to, kurwa. Jest zagrozi ci. No, same kryty, tak jak mówiłem. O, rękawiczki już całkiem fajne. Ale no jeszcze nie na tyle, żeby wymieniać. Dobra, sprawdzamy procenty znowu. Twój Woj dał najsłabszego hita? No bo jest zjebanym gównem, no. Co ci mogę powiedzieć? Dobra, najpierw mamy 0,04. Kurwa, jakie ja mam procenty chujowe. Mam tak, na Lucjusza 0,10, na obłudnego oszusta 0,08, na Lokiego 0,06, najpierw 0,04 i na nieumarłą armię 0,02. A na Cerbera not possible. Nie no, starszy widzowie, starszy. Ja już tak... O Jezu, jak te procenty się zmieniają, ja to muszę zwiększyć to. Strasznie... Strasznie to jest rozjebane. Teraz najpierw not possible znowu. No bo jest mały ten...
To mało symulacji ustawionych. No nie ma sensu, bo nawet jakbyśmy ubili to, co powiedzmy jeszcze możemy ubić, czyli z 2-3 lochy, to tego 511 nie wbijemy. Ale nie ma tragedii. 510 dobity, czyli to, co chciałem dobić, dobiłem. Zrównaliśmy się tutaj m.in. z Sayonara, który na pewno ma więcej lochów od nas zrobionych, bo jest łowcą demonów. Korendin Berserkiem tak samo. No generalnie ładnie. Generalnie ładnie wbiliśmy 37 leveli. Nieźle wyszło to stopowanie. Mamy 510, teraz gramy pod Golda. No jest ogólnie gicior, nie? Jest ogólnie gicior. Wyszło w sumie tak jak chciałem. A mówię, jak zrobimy takie same lochy jak tutaj berki, łowcy, to będziemy mieć nawet pewnie większy level. Tak mi się wydaje. Co my w ogóle tu mamy w strefie mroku? No my mamy jeszcze sporo lochów do kliknięcia wbrew pozorom. Także nie ma tragedii. 510, ładny, równiutki level. Jak najbardziej możemy na nim zakończyć. Klikanko. Teraz zobacz czat gildyjny. Big GG dostałem. Big GG. Dzięki. Dzięki chłopaki, doceniam. Doceniam w chuj. I teraz pierdolka do innej gildii.